to Polana Olczycko to tak została człowiekowi w sercu i chyba tak dalej będzie, bo to jest jedno z miejsc takich, które tu człowiek był od dzieciństwa. Ja jak się urodziłem w maju, no to potem je Wartku okrzcili, mama mnie tu przywiezła i tak się moja pierwsza cena tutok, pobyt i jak to się go do przywiązania do tego sałasu, pasterstwa, do tej kultury naszej, to właśnie tam i kansi z tym mlekiem mamy tu przysło. No i tak po te następne lata, po te z babką my tu siedzieli, z mama została z dziećmi, zaś z moim rodzeństwem w domu, a my tu z babką przychodzili i tu się siedziało przez te wakacje. I tu się uczyło prawdziwego życia, pracy, poszanowania starszych, tych wartości, które czasem się o tym zapomino, a tu były na co dzień, o tym się tu godało. Ja my tu przyszli ku tym sałasom, no to sałasy były pozapierane. Tata pakował wszystkie rzeczy do wozu, koniem to tu się przyjeżdżało, zapakowane było wszystko, dzień wcześniej układaliśmy na boisku, co mamy zabrać w hole. Na drugi dzień rano tata miał to zapakowane, jechał se koniem, a my brali krowy ze suchego i my pomaluśku tutaj szli. Ja my tu przyszli, no to się pierwsze, ja to się go do jakąś watrę ospoleło, żeby było znać, że my są już tutaj na holi. Pierwsze co się robiło, trzeba było okadzić sopę. Co by te krowy nie bały się, bo ten jeden zapach, co by był w tej sopie, ten sam co i krowy, syćko. A my resztę po te gorki syćkę wyciągali, układali na miejsce. No bo się była babcna pierzyna, słoma, co by była, bo siennika nie było, materaca, no słoma taka dużo. Tu ja my przychodzili, to tak, ja z babką był, tu siedziały Maryśka, Broncia i Hela. Poniżej stacjach buntów Hanio Kort siedział, przy potoku siedziała Marysia Miedzokula, siedziały Fabianki. No to tu na dole noc już było około 15 osób. No i tutaj tych ludzi troszeczkę to się go uzbierało się. Dzień wyglądał, że tak powiem, rano w czas wstawało się. Babka wstawała, budziła zaś te sąsiadki młodce, co były. O 6 musiały być wyganiane krowy, to pasowało tak o 5 wstać, sobie krowy wydoić, sobie coś się kansi jeszcze samemu zjeść, ubrać się i resztę krowy puszczać do pasenia. To się czuło takie jakby taką właśnie taką odpowiedzialność za drugiego człowieka. Tu się nie zostawiało jeden drugiego samego i w 69 roku przyszły po te wywłaszczenia, ja miał 10 roków. My o tym słyszeli, że już wyrzucają ludzi, że nie wolno i tak dalej. Ale jakoś ludzie nie wierzyli w to, że może być aż tak rygorystyczny ten przepis, żeby nie można było paść. I potem faktycznie przyszły wywłaszczenia pocztą i to było późno, już prawie w zimie jakoś. I pamiętam wtedy w chałupie, że mama z babką tak strasznie płakały nad tym, co to dalej będzie z tego wszystkiego, jak to będzie, bo nie rozumiała do końca tego. Natomiast babka tłumaczyła z mamą, że chwała Bogu, że dziadek tego nie doczekał, bo by chyba mu serce pękło, że jego stara tutaj wyrócili. Nie? To są historie takie bardzo trudne i dla niektórych osób do dziś niezrozumiałe. Jako pracownik parku, to mam takie odczucie, po 29 latach pracy w parku, mam takie odczucie, bo dziś już nie ma nikogo w pracy u nas, kto by tamte czasy pamiętał. Ja jestem jeszcze z tych, czasem tu się śmiał, dinozaurów. Jak coś trzeba, to się pytają, jak to mniej więcej dawno wyglądało, nie? Dziś jest inne spojrzenie w parku na to wszystko, co się wydarzyło. Koledzy pracy rozumieją w pewnym sensie tą krzywdę, która była. Faktycznie jak zaproponowano mi, że jest możliwość pracy w parku, zastanawiałem się dosyć długo, jak to będzie w ogóle wszystko, nie? Jak tu się znaleźć tym wszystkim? Ale tak z drugiej strony tak sobie myślę, no mam coś do powiedzenia, mam historię jakąś swoją i tą historię, no nie można zapomnieć tego. Nie można o tym powiedzieć, że to nie było tego. Tak, ja tu był, ja tu pos, ja tu siedział za dziecka wtedy, kiedy było to nasze, a teraz jest parkowe, ogólne, narodowe. Także mam satysfakcję z tego, że tu się, ja tu się godzę, jak siedział tutaj i był naocznym świadkiem tej historii wszystkiego. No i znów, kiedy się wróciło do tego wypasu kulturowego, do którego też miałem, jak to się mówi, swój skromny, ale udział w tym wypasie, że ten wypas tu powrócił. No i wtedy jak poszło paru baców, między innymi świętej pamięci Gruloch na Kopieniec, no i moja mama poszła z Grulochem wtedy, nie? Jako jedna, jedyna kobieta, która właśnie zdecydowała się po takiej naradzie konkretnej w domu, nie ma co odpuścić i no trzeba iść. Nieważne co będzie, jak będzie, to było nasze, idziemy. Także
pamiętam tą historię dziecka i tą historię już teraz, kiedy prawda się podpisywało umowy i się, już się pasło, na to się mówi, legalnie, o, na parkowym. Swoim, ale parkowym.